Placyki nowe przygotowywane. Jeden bank, drugi bank, trzeci bank, reszta już pełne. Tu kolejny. Przeskakujemy. O, tu widzę Alik sobie. Kurwa. Przypierdzielił. Jezus, przecież jeszcze jeden? Dawaj, jeszcze jeden. U Alika jest spoko. Fajna czarna. No przyjemna bardzo. Poliwcik. O, pół skórka. Rzut oka na... Benzyna. Kurwa, co ma jest benzyna? No bo Polacy benzyn dużo chcą. Ja wiem, które to jak już benzyny stoi. O! 2/8 benzyna. Alik nawet opisał temat. Proszę bardzo, się małpy. Myśmy ostatnio furę wyhaczyli. Ładne kółko. Winiale Państwo znają 20 koła. 19 rok listopad. Kuga w manualu znam. Szef tym jeździ, bo dziabana klapa. Co ja tu nie znam, mój Boże. Pada, nie pada, co za czasy. Co za pogoda. Kupeczka ładna, troszkę przetarta. W C-klasie, ale ładna, ciekawa taka. Ktoś szuka to. To stoi. Komu stoi. Tiguan ładny. Chodź pan śmiało. Auć. Diesel. Automat, ale bieda piści, nawet radia nie ma. Bieda, no a! To rzeczywiście duża bieda. Jak radia nie ma. Pani bieda kwiku narobiła. No to Passat wypasiony z Kubany. Jakaś czarna w kombi. Jeb tam coś. Nie trafił coś? O, tu wersja jakaś, panie w panoramie. Lampa dymiona. Jakiś panie dyfuzor. Wydech chrom. Otwarta jest, tu są drzwi pogięte troszkę. Benzyna, 7000 obrotów. 7000 obrotów benzyna. Z Ameryki? Tu jest coś, a zamyka się. Tam, te drzwi całe. Ale jak 3 koła kosztuje? Rowerki? Tak strzelam, nie? Może za 7000 to jest benzyna, nie? Powiem tak, jestem na oczu, że kupuję te BMW w takich cenach, że jak widzę, że są tu auta, no kurwa trochę boli. Ale na przykład tak pomyślałem. BMW, halo. BMW zawsze się wyceniło u Niemca, niestety. Kupujemy od Alika. Na Xenonie z szyberdaszkiem. Gdyby nie dźwierza, to całkiem fajne auto. Poczekaj, bo się zastanawia. 10. Baujar. 2-liter diesel, ja? 2-litrowy diesel. Tartonik przód, tył, Xenon. Panoramka. Może fajne, ale nie na handlu. Będzie droższy niż kurwa. Od samego Alika. No właśnie, to jest to. Prestiżowo. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód?
A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.